panie pośle. Szczęść Boże polskim rolnikom, gospodarzom, którzy walczą w tych dniach, miesiącach nie o swoje, nie dopominają się kolejnych podwyżek, dopłat, walczą o nasze, walczą o suwerenność żywnościową narodu polskiego, bez której nie będzie mowy o suwerenności w jakimkolwiek wymiarze. Rolnicy walczą, rząd ich straszy, pacyfikuje. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie ulegają naciskom, którzy nie dają się zastraszyć na przejściach granicznych, w Medyce, Chrebennem, Korczowej, Barwinku i w innych miejscach, na trasach, węzłach komunikacyjnych. Dziś zwłaszcza widzimy nowy ruch Solidarności. Mimo prób ogarnięcia, rozmasowania i rozprowadzenia tego ruchu przez macherów, liderów związkowych, pojawiają się w sposób naturalny. Wyłaniani są liderzy, ludzie nowi o zdolnościach przywódczych i mam nadzieję, że żadna bezpieka, mafie, służby i loże już tego nie ogarną i Zielony Ład zostanie obalony. Polska stanie się strefą wolną od eurokomunistycznych urojeń. Precz z Zielonym Ładem, stop ukrainizacji Polski, stop zalewaniu Polski towarem, ziarnem nieokreślonego pochodzenia, nieokreślonej jakości, a raczej w jednej kwestii ściśle określonej, mianowicie jest to towar niespełniający tych norm, które polski rolnik spełniać musi, grając w nieuczciwą grę, w którą tak dobrze nauczył się rozgrywać polskie karty. Polski rolnik upomina się o równość zasad. O równość zasad. To bardzo piękny aspekt tego protestu. Z czym wychodzi rząd, z czym wychodzi władza? Władza chce dać rolnikom na waciki. Władza retuszuje po poprzedniej władzy. Totalna opozycja dziś u władzy robi jakiś tam lifting ustawowy w ramach remanentów po tym, czego narobiła Zjednoczona Urze Prawica. Konfederacja ubolewa nad tym, że najwyraźniej inflacja prawa w Polsce doprowadziła już do tego, że nie działają najwyraźniej prawa kardynalne. Na przykład karalność doprowadzania do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Najwyraźniej to nie działa, skoro banki mogą rozgrywać nie tylko rolników, ale wszystkich kredytobiorców, konsumentów w nieuczciwy sposób, pisząc coś małym drukiem na dole strony. Nie sprzeciwiamy się tej ustawie, jesteśmy gotowi procedować, chociaż będziemy z ostrożności procesowej przyglądać się temu, czy nie zostanie tam dopisane jakieś kolejne lub czasopisma w interesie nieuczciwych oferentów usług finansowych. Dziękuję, panie marszałku. Dziękuję, panie pośle. Spuszczaliśmy jeden drugiego przodem. No, pytanie jest takie, skoro, jak argumentują projektodawcy, to jest łatanie dziury, która wynikła z tego, że nie były prowadzone konsultacje i że nie zapytano głównych zainteresowanych o to, czy są zainteresowani poprzednią legislacją, to jak wyglądały te konsultacje przy przygotowywaniu tego projektu? Kto został zapytany, jakie badania zrobiono? Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że praktyką w Wysokiej Izbie w minionych latach bywało wpisywanie w z pozoru zacne i celowe projekty jakichś małych kruczków, czarcich zapadek lub czasopisma i temu podobne. Czy jesteście, koledzy, koleżanki, szanowni, czcigodni, absolutnie pewni, że nie wyrządzacie rolnikom polskim po raz kolejny niedźwiedziej przysługi? Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szczęść Boże przedsiębiorcom. Szczęść Boże. Daj Boże, panie marszałku, daj Boże. Jaki jest problem w zwarciu z gigantem, z korporacją, międzynarodową korporacją? Tym problemem jest anonimowość. Nie wiemy, gdzie, u kogo dochodzić uczciwości, sprawiedliwości. I to jest problem zarówno po stronie konsumenta, który jest bezradny, kiedy na przykład wielki brat z siedzibami za oceanem zamyka, kasuje kanały
uniemożliwia korzystanie z mediów społecznościowych, które mają swoich dysponentów za granicą. Nie ma się do kogo odwołać, nie ma z kim walczyć o zachowanie konstytucyjnego zakazu cenzury. Ale to jest również problem po stronie państwa. Państwo polskie, silne wobec słabych, słabe wobec silnych, nie dochodzi sprawiedliwości i równych reguł gry. Wnosimy, panie marszałku, autorzy tego projektu, o to, by dopisać tam znaczące kary dla tych, którzy nie spełnią wymogu sprawozdawczości. Znaczące, być może uzależnione od przychodów firmy i spersonalizowane, to ostatnie zdanie, panie marszałku, to znaczy powinna być przez tę firmę wskazana konkretna osoba umocowana i odpowiedzialna wobec prawa Rzeczpospolitej Polskiej tu u nas w Polsce. Osoba, która poniesie konsekwencje finansowe znaczące, jeśli wymogi nie zostaną spełnione. Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże. Ochroniarzom, tym, którzy dbają o przyrodę ojczystą, w mojej tradycji rodzinnej bywali i tacy, ale nie dajcie się państwo zwieść pozorom. Ta uchwała, te wszystkie sympatyczne zwierzątka i żyjątka w niej wspomniane, bobry Chrobrego i żubry Tury Jagiellonów, to wszystko zostało tutaj wprzężone w rydwan polityki klimatystycznej, ekoterrorystycznej. Ostatnie dwa akapity tej uchwały to esencja i to, jak rozumiem, cel, dla którego państwo ten projekt tutaj wnieśliście. Dlatego z ostrożności procesowej zawnioskuję, żeby zaakcentować nasz krytycyzm wobec tego procederu ekoterroryzmu, promocji Zielonego Ładu z wykorzystaniem polskich sentymentów narodowych. Z tej ostrożności zgłoszę wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały, a być może nastąpi jakieś otrzeźwienie i w reasumpcji przyjmiecie państwo między innymi niektóre złożone poprawki. Nie ma żadnych naukowych podstaw do szerzenia bredni i propagandowych uroszczeń o antropogenezie zmian klimatu. Pogoda bywa różna i historycy to śledzą, dociekają tego badacze, ale państwo podnieśliście to na forum eurokołchozowym i globalnym do rangi nowego dogmatu marksizmu, leninizmu, łysenkizmu, szanowna pani poseł, którego jest pani najwyraźniej rzecznikiem. Tamta ideologia była używana jako cep do zwalczania własności, prywatności, niszczenia wolności, godności ludzi pod miłym pretekstem walki z niesprawiedliwością społeczną, a tu walczycie ze zmianami klimatu i chcecie, żeby nawet biedny Chrobry z Kazimierzem Wielkim byli zaangażowani w wasz projekt propagandowy. Nie ma na to zgody. Dziękuję bardzo. Pan poseł. Czy jest, panie marszałku, obecny ktoś reprezentujący resort? A powinien być, jak mówimy o klimacie? Ale musi pan zadać to pytanie w resorcie. W przestrzeń zadać pytanie. Zadać, gdzie pan uważa. Zadaję tak? pytanie w przestrzeń. Zadaje. Jakie resort klimatu, czyli Ministerstwo Hołubienia ekoterrorystów i eurofederastów od Zielonego Ładu, jakie ma naukowe podstawy do szerzenia bredni o katastrofie klimatycznej? Proszę również projektodawców o wskazanie wybranej literatury przedmiotu. Chętnie odrobię lekcję. Nie ma podstaw naukowych, a państwo stwarzacie takie wrażenie i nakręcacie tę histerię klimatystyczną. Realia są takie, że chłopu do zagrody mogą się wedrzeć ekoterroryści, zaaresztować psa, krówkę i to jest walka z klimatem w realiach. Proszę o podstawy naukowe. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, na początek informacja, a potem parę pytań. Informacja następująca. Termomodernizacje budynków narzucane przez klimatycznych szaleńców unijnych zniszczyły
a w każdym razie mocno ograniczyły populację wróbli. Tych sympatycznych, przesympatycznych ptaszków, z którymi się stykamy na co dzień. One lęgują w trybie osiadłym. Każde docieplenie budynku i nakładanie styropianu na ścianę powoduje niszczenie wróbla. I pytania do nieobecnego rządu, nieobecnego Ministerstwa Klimatu. Jak to się stało, że w Polsce przetrwała przepiękna przyroda przez tyle wieków? I jak to możliwe, że król Bolesław Chrobry dbał o Bobry pomimo braku Ministerstwa Klimatu? Jeżeli mówicie o globalnym ociepleniu przy zmianach klimatycznych spowodowanych przez człowieka, to jak wytłumaczycie fakt, że najcieplej na Ziemi było w okresie kredy, kiedy nie było nawet lodowców, ale ludzi też nie było? Czy Ministerstwo Klimatu, ostatnie pytanie, panie marszałku, czy Ministerstwo Klimatu zdaje sobie sprawę z własnych kosztów i szkodliwości swojego istnienia dla zwykłych Polaków? Dziękuję. Szczęść Boże, zocny panie marszałku, szczęść Boże, Wysoki Sejmie, moi roztomili. Powiem te pora słów jako Ślązok z dziada pradziada. Z umiłowaniu naszej pięknej śląskiej ziemi i szumnej kultury. No i starsze zdanie napisane po polsku znaleziono toć na Śląsku. Daj, aż ja pobruszę, a ty pociwaj. Księga Henrykowska z 1270 roku. Oddejmy głos znocznym językoznawcom i badaczom kultury. Profesor Jon Miodek, nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego eli małopolskiego. Polszczyzna Śląsko to archaiczno-regionalna odmiana gotki polskiej. Proszę ode mnie nie wymagać udowodnienia, że może Śląszczyzna jest odrębną gotką, nie żądać jej kodyfikacji, bo to jest nonsens. Naiwność połączono z fanatyzmem, panie Kochut. Starsi ludzie godają, gdyśmy zawsze rzekali po polsku. Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I teraz mamy nie rzekać po polsku? To pokazuje, że myślący Ślązok miał zowdy, oficjalną odmianę swojej regionalnej mowy i tą oficjalną odmianą była polszczyzna ogólna. Tak było bez wieki i tak jest i dziś. Jest kilkanaście albo kilkadziesiąt śląskich gwar języka polskiego. Profesor Franciszek Marek, dej mu pan Buczku zdrowie, odejść ten hop, pierwszy zwelowaniu rektor Łopolskiego Uniwersytetu, ma 94 roki. Język polski literacki zaczął się formować na Śląsku. Śląsk dał Polsce formy wyższego duchownego życia. Polska weszła do kultury europejskiej bez Śląsk. Krapkowice 1445, hymn Salve Regina po polsku, jak brzmi dziś, o, posłuchajcie. Zdrowaś, królewno miłosierdzia, żywot, słodkość, nadziejo nasza. Ku Tobie wołamy wygnani Ewiny dzieci, płacząc w tym topadole z łez. Przeto orędownice nasza, ony Twe dobrotliwe oczy ku nam obrócić raczysz. To jest polski dzisiejszy. Śląsk po zjednoczeniu od XIV wieku już ostał poza Polską. I tamtejsza mowa zostawiła się na tamtym etapie, stąd niekierzy utrzymują, i że bliżej dialektowi śląskiemu do gotki Reja, Eli Kochanowskiego, aniżeli do toroźnej gotki literackiego polskiego. Na Śląsku są sąsiadujące ze sobą wioski, w których ludzie godają roztomajtymi dialektami. W jednej godają jutro będzie pogoda, w inkszej jutro będzie pogoda, a w jeszcze inkszej jutro baje pogoda. To te gwary przeciwstawiały się wynarodowianiu. A dziś o pokiego pieruna Ślązokom ktoś chce naciepać nauka jakiejś jednej sztucznej, wymyślonej gotki. Profesor Lucjan Malinowski. Mowa chopsko osobnych powiatów, jako Koźlo, Raciborza, Rybnika, Elbszczyny, zbliża się bardziej do polskiej literatury pisanej, aniżeli dialekty z okolic Warszawy albo Krakowa. Profesor Józef Łebkowski. Ta staropolska mowa, śląsko, zasługuje na pozór badacza i filologa. On sam znajdzie wyrażenie, co używał Rej i Kochanowski, jak też zwroty, co bez swoja logika robią gańba dzisiejszym polskim określeniu. Obgodajmy te roski staropolskie cychy mowy śląskiej. Miękkie ży, po spółgłosce i, przyszedł, grzyby, pokrzywa, trzy, brzydko. Bezwdzięczny przedrostek sy, słożyć, słazić, lecieć, leść. Archaiczne przymiotniki, drogszy, dukszy, lekszy. Archaiczne słowa gańba, czakać.
przejszły, jako robiłych, widziałych, godołych, poszłach, byłach i obych przyszła. Samogłoski pochylone, miał, prawda, trowa, rzeka. Samogłoska pochylona e, jak i wymawiano. Tyś, zygor, grzych, bida, śmiech, śnieg. Nazw kobiet od nazw mężów. Labusowo, labuska, kołodziejowo, kołodziejka, szulikowo, szuliczka. I tak dalej, typowe śląskie miana jodeł, wodzionka, modro kapusta, moczka, żeniaty żur, gdyż to jest staropolszczyzna. Germanizmy spolonizowane przez Ślązoków, jako są brele, fligier, haziel, biksa, cygareta i tak dalej, powiem wam przykładowe zdania rozkazujące po śląsku, a to se zapamiętajcie. Seblicz szczewiki, zdejmij buty, zawrzyj dwierze, zamknij drzwi. Wejrzyj się bez żadło, panie Kochut. Być to jest, proszę państwa, najnormalniejsza staropolszczyzna. Profesor Aleksander Brückner padał tak. To nie jest jakaś zepsuta gwara, lecz samo jądro i rdzeń polskiej mowy. To język rejów i kochanowskich. Widać, i że sam jednak ktoś wbrew historycznej i naukowej prawdzie dostał zadanie spotrzebować jakieś emocjonalne resentymenty na rzecz politycznego kapitału do autorów projektu. Skończcie fandzolić, wyciepcie swoje graczki na hasiok, bo nieładnie się bawicie, moi drodzy. Wniosek. Język śląski nie istnieje. Nie ma takiego zwierzoka. Wnoszę o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Amen. Bardzo dziękuję. Proszę o... Szczęść Boże Ślązakom, Polakom, którzy najlepiej rozumieją, co tutaj się święci. Widzą, że jest realizowany projekt polityczny zmierzający do dezintegracji państwa polskiego w Jugosławii. Też się od tego zaczynało. Też zaczynało się od polaryzacji, budowania napięć, określania normy językowej, skrajnie różnej. Pytanie brzmi, którą z gadek śląskich podciągniecie państwo do rangi normy tego etnolektu śląskiego, na który składa się szereg różnych gwar, jak to mój kolega Roman Fried znakomicie tutaj wywiódł. Gdzie tej normy będziecie szukali i jak będziecie egzekwowali przestrzeganie tej normy przez Ślązaków? Jedno jeszcze zdanie, panie marszałku. Kiedy kanclerz Bismarck, myśląc o przyszłości, czyli o śmiertelnej groźbie, jaką dla niemieckich, pruskich Niemiec była wizja reaktywacji państwowości polskiej. Otóż kiedy kanclerz Bismarck projektował działania zapobiegawcze, to między innymi otworzył kursy dla nauczycieli litewskiego w Królewcu. A kiedy naprzeciw tej polityce Berlina wyszło, dziękuję, powiedzmy, bardzo sentymentalne bałamucenie się i lituanizacja ze strony niektórych Witold polskich Tumanowicz arystokratów, no to rezultatem jest ten mały, szowinistyczny, niemiecki projekt, który dziś jest Litwą kowieńsko-wileńską. Więc to przykład, który pokazuje, czego tu zmierzać. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, żeby trochę rozładować emocje i atmosferę, klasyczne pytanie, czy wiecie, jak się dzieli ludzkość świata? Jest 1 000 000 Ślązaków i 8 miliardów goroli. Ale to jest tylko dowcip. Mieliśmy przed chwilą możliwość wysłuchać kilku opinii, bo zaledwie opinie są to, pewnej fałszywej alternatywy. I ta fałszywa alternatywa polega na tym, że przeciwstawia się śląskość polskości, Ślązaków Polakom i na odwrót. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie regiony naszej ojczyzny wniosły coś w rozwój całej Polski, czyli Wielkopolska, na przykład system administracyjny, Śląsk, pewne wartości, które pewnie dobrze znacie i co najbardziej przykre, ci, którzy tam najbardziej krzyczą, czyli lewica,
stara się tą śląskość jakoś zagospodarować i cóż za ironia losu, walczą z tradycyjnymi wartościami jak mogą i ubierają się w piórka śląskości. A wartości śląskie to przede wszystkim obyczajność, pracowitość i tradycyjny porządek. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo. Szczęść Boże, rodacy Polacy. Dobra wiadomość. Na wokandzie parlamentarnej projekt ustawy, która przynieść może ulgę w tym permanentnym bólu, który powoduje system ucisku, wyzysku fiskalnego, biurokratyzmu, talmudyzmu, biegunki legislacyjnej. Kwota wolna od podatku może i powinna zwiększyć się do limitu, który notabene zaproponował pan premier Donald Tusk w przypływie najlepszego humoru w kampanii wyborczej. On i jego koledzy zawistowali tę kwotę wolną, o której Konfederacja mówiła od lat, jak długo istnieje. Bardzo proszę darowanemu Tuskowi, nie zaglądamy w zęby, przyjmijcie tę podwyżkę kwoty wolnej. Wszyscy na tym zyskają, bo przecież to są te pieniądze, które zostaną u tych, którzy mają problem z płaceniem podatków. To charakterystyczne, że Konfederacja dziś w tej samej debacie parlamentarnej upomina się o należyte dokręcenie śruby i dociśnięcie korporacji międzynarodowych, które działają na naszym terenie. I wstępnie poparliśmy projekt ustawy, który by spowodował, że zaczną one wreszcie płacić podatki w Polsce. I w tej samej debacie stawiamy tutaj Wysoką Izbę przed takim sprawdzam z naszej strony i proponujemy podwyżkę kwoty wolnej od podatku. Tego nie zrozumieją oczywiście komuniści, nie zrozumieją ci, którym się wszystko kojarzy i redukują wszystko ad Putinum. Chwała Bogu, że to rozumie pan poseł Kuźmiuk, który wprawdzie na obczyznę rzucony przez partię matkę słabo się orientuje w krajowych realiach, bo mówił tutaj coś o wiarygodności PiSu, ale ja zaobserwowałem, że pan poseł sądził też, że pałowanie i gazowanie na ulicach to jest recydywa, powrót po 8 latach. Pana tutaj z nami nie było, kiedy nas pańscy koledzy ze Zjednoczonej Urze Prawicy pacyfikowali na placach i ulicach nie tylko miasta stołecznego Warszawy, ale dobre i to, cieszymy się, że popieracie, macie swój projekt, projektów ci u nas dostatek i ten przyjmiemy na dobrą wróżbę, byle Wysoka Izba wreszcie ruszyła z tym tematem. No i taki przypis techniczny, technologia procedury parlamentarnej. Złożyliśmy wniosek o to, żeby przypadkiem nam ten projekt znowu nie zamarzł, tymczasem już nie w zamrażarce centralnej pana marszałka Hołowni, ale w zamrażarce pomocniczej na poziomie wysokiej komisji, która przecież może sobie ten projekcik odłożyć ad acta. Wnioskujemy o to, żeby to nie trwało dłużej niż miesiąc. Bardzo prosimy lewico z lewej i lewico z prawej, przyłączcie się także do tego naszego wniosku. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pan poseł Witold. Panie marszałku, pytanie jest poniekąd do pana. Czy zmieniła nam się hierarchia władz w Rzeczpospolitej Polskiej, skoro zakrzywia czasoprzestrzeń urzędujący premier Tusk i dekretuje, ile już, 2 dni temu, co Sejm przyjmie, a czego nie przyjmie. Premier oznajmia, że ta ustawa nie zostanie przyjęta. To ciekawe. Czy wszyscy szewcy pilnują swojego kopyta w dostatecznym stopniu w architekturze prawnoustrojowej państwa polskiego? Czy to nie jest wyzwanie rzucone Wysokiej Izbie przez premiera, który bądź co bądź, gdyby świat nie został postawiony przez rewolucję i eurokołchoz na głowie, ten premier po prostu wykonywałby to, co parlament zleci. Pytanie,
Czy to przypadkiem nie jest jakiś w ogóle zamach na ustrój Rzeczypospolitej Polskiej i konstytucyjne tego ustroju zdefiniowane zasady? Jak pan się czuje, panie marszałku, jako podwykonawca premiera Tuska? Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, sądząc z tej frekwencji, spójrzcie państwo, nie wiem do kogo mówić. Posłów po lewej stronie, widzimy jak oni traktują Polaków. Mieliście państwo na sztandarach, 100 konkretów, nowe podejście dla przedsiębiorców, dla ludzi, którzy chcą zarabiać, którzy pracują na etatach. Tymczasem widzicie państwo, gdzie jak traktujecie ludzi, jak traktujecie naszych obywateli. A czym wy chcecie się zajmować, droga lewico, drogie rządy światowej rewolucji pod kierownictwem Donalda Tuska, przedstawiciela na Polskę rewolucji? Kiedy wasze ławy są pełne? Otóż, gdy wprowadzacie na przykład kwestię podnoszenia obciążeń fiskalnych, jak finansowanie skrajnie niemoralnego zabiegu in vitro z publicznego grosza w wysokości 500 mln zł rocznie, plus genderowy telefon zaufania dzieci i młodzieży. Pigułka dzień po, a 11 kwietnia będziecie tłumnie walczyć o to, w jakim wieku można wbrew konstytucji mordować polskie dzieci. Szczęść Boże, panie marszałku, wniosek w 100% formalny o odroczenie obrad do czasu, aż prezydium Sejmu zdoła ogarnąć sprawę zaległej debaty o bezpieczeństwie narodowym. Nie możecie jakoś zgodzić się na to, by w świetle dnia i przy pełnej, mam nadzieję, Wysokiej Izbie wytłumaczyli się rządzący i ministrowie, i generałowie z tych publicznych wypowiedzi, które mają charakter podżegania do wojny i które są wprost deklaracją zaangażowania Polski w charakterze strony wojującej. Minister spraw zagranicznych, który mówi z nadzieją i uśmiechem o tym, że wojska Paktu Północnoatlantyckiego urzędują już na Ukrainie. Komu droga jest litera i duch Paktu Północnoatlantyckiego, powinien dbać o to, by reguły przez ten pakt proponowane nie zostały naruszone, by naszym nielojalnym wielokroć koalicjantom, aliantom nie został podany pretekst, dziękuję by bardzo, panie pośle, zanegować działanie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Dopominamy się o tę debatę, wnioskował o nią pan poseł Andrzej Zapałowski. Tak, to prawda. Dziękuję bardzo, panie pośle. To nie nasza wojna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Prezydium. Dziękuję bardzo. Zapraszam, panie pośle, może jak zawsze. Szczęść Boże polskim rolnikom, szczęść Boże tym, którzy dzisiaj dźwigają ciężar odpowiedzialności za przyszłość narodu. Naród bez suwerenności żywnościowej, energetycznej nie będzie zdolny, by utrzymać suwerenność, nie będzie zdolny, by utrzymać niepodległość. Wielu rolników żyje dzisiaj różnymi niepokojami, które nie dotyczą wyłącznie eurokołchozowego Zielonego Ładu. Wielu liderów protestów jest poważnie zaniepokojonych perspektywą odebrania biletu do wojska i wyjazdu na Ukrainę, ponieważ rządzący, obecny tu wciąż obecnie minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, ale także pierwsze, drugie i piąte osoby w państwie podżegają do wojny i sieją uzasadniony niepokój, podejrzenie, że Polska zostanie do tej nie naszej wojny wprowadzona. Że do kosztów finansowych, społecznych, prestiżowych, jakie Polska poniosła w ostatnich latach, dojdą koszta bezpośredniego zaangażowania militarnego. Konfederacja Korony Polskiej moimi ustami stanowczo się temu sprzeciwia. Sprzeciwia się również nominowaniu protestujących rolników na ruską agenturę. Sprzeciwiamy się angażowaniu policji w prowokacje wobec protestujących rolników. Niedawno na ulicach tutaj pod Sejmem w stolicy, a dziś w wielu miejscach policja
zdaje się, że intencjonalnie blokowała zjazdy z dróg tak, żeby doprowadzić do większego napięcia po stronie kierowców, którzy utknęli w korkach. Mimo to większość normalnych Polaków solidaryzuje się z protestującymi. Bardzo dziękuję, panie pośle. Większość polskich patriotów popiera protestujących rolników. Wezwanie do nich. Dziękujemy i prosimy o jeszcze. Z Panem Bogiem. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Zielona komuna w Polsce ma się coraz lepiej. Jest aktywna i coraz bardziej bezwzględna w swoich działaniach. 13 lutego na posiedzeniu Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska został przedstawiony przez senatora Stanisława Gawłowskiego aktualnej większości projekt ustawy Widmo, bo niby jest, a jakoby jej nie było, o obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska. Wszystko odbywa się bez konsultacji z mieszkańcami, samorządami i leśnikami. Wszak dla naszego dobra. Towarzyszy temu tendencyjna, jednostronna kampania medialna oparta na szeregu manipulacji, fałszywej mitologii, stygmatyzowaniu i powielaniu stereotypów deprecjonujących zawód leśnika, rozpowszechnianiu negatywnego wizerunku mieszkańców i samorządów gmin puszczańskich. Taki przekaz ma uzasadniać stanowienie prawa respektującego wyłącznie skrajne stanowisko i interesy jednej ze stron sporu co do modelu zarządzania Puszczą Białowieską. Ekstremistów i aktywistów ekologicznych skupionych m.in. w organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Wszystkich Istot z siedzibą, uwaga, na Podhalu. Puszcza Białowieska to niewątpliwie jeden z największych, najlepiej zachowanych kompleksów leśnych na niżu środkowo-wschodniej Europy, ale to również wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, historyczne. Ludzie, którzy od zawsze tu mieszkają, są częścią lasu. Chcemy zachować ten nasz skarb narodowy dla przyszłych pokoleń w harmonii z żyjącymi tam mieszkańcami, wbrew zielonej międzynarodówce. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Zgodnie z informacjami przekazywanymi w końcu przez Straż Graniczną okazuje się, że zarówno w ubiegłym roku, jak dwa lata wcześniej, jak jeszcze wcześniej, w 2021 roku, około 90-92% przemytników, którzy przemycają ludzi przez Białoruś, to są obywatele Ukrainy, Gruzji, bo z innych krajów to są wielkości ułamkowe. Szanowni Państwo, o co tu chodzi? Obywatele Ukrainy, kilkuset, prawie 900 nielegalnych przemytników, przecież musi współpracować ze służbami białoruskimi i rosyjskimi. Bo inaczej w jaki sposób by w sposób zorganizowany przemycali nielegalnych migrantów? Mamy do czynienia z zadomowieniem się przestępczości zorganizowanej ze wschodu w Polsce. Przed wojną na Ukrainie, przy podobnej demografii, na Ukrainie wśród najcięższych przestępstw było 10 razy więcej zabójstw, napadów, gwałtów. I proszę Państwa, mamy teraz do czynienia z przenoszeniem się tych ludzi, którzy robią interesy w Polsce. Proszę Państwa, to samo dotyczy liczby kolizji drogowych, gdzie według danych policji dominują obywatele ze wschodu, w tym Ukraińcy. Proszę Państwa, jeżeli nie zrobimy coś z tym, to skala zagrożeń bezpieczeństwa społecznego zacznie zbliżać Polskę do tego, co się dzieje w Szwecji. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, czym się zajmujemy, czym się zajmuje polski Sejm? Krótkie resume. Chciałbym, żeby polski lud to usłyszał. Zajmuje się polski Sejm finansowaniem amoralnej procedury in vitro z naszych podatków. 500 000 000 złotych rocznie. Dodatkowo genderowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Pigułka dzień po, rzecz jasna. Wkrótce 11 kwietnia aborcja. A dziś
w demokratycznym głosowaniu uznanie tak zwanego języka śląskiego, rzecz na granicy absurdu w zasadzie, jak autorytety językoznawców, badacze historii zgodnie twierdzą, że mamy kilkanaście bądź więcej nawet gwar śląskich języka polskiego. Wykazałem dziś, że mowa śląska jest bardzo bliska mowie staropolskiej. Tym się zajmuje polski Sejm. A czym się nie zajmuje polski Sejm? Największymi problemami, przed jakimi stoi Polska. Katastrofą demograficzną, zagrożeniem zewnętrznym. Kolejne odroczenie debaty na temat bezpieczeństwa. Zgłoszony wniosek przez pana profesora Zapałowskiego leży i czeka. W końcu nie zajmuje się polski Sejm klęską polskich przedsiębiorców. Kłody pod nogi, kwoty wolne od podatku cały czas niepodniesione. Czekamy na poważne rzeczy przed polskim Sejmem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.